Panie Grzegorzu, o tych bajkach będzie teraz opowiast. Zabój tu się z popielni. Zrobiłeś już? No. Okej, okay. Czyli to było takie dogranie odnośnie bajek. Nie, zrobiliśmy zdjęcia, teraz możemy nawijać. Bujaczek wjeżdża teraz, pyk, pyk. Witam Ciebie. Czy? O, ale masz ładną bluzę. Tak? Dziękuję. Kurczę, jakiś będziesz się wyróżniał. Pięknie. Witam Was serdecznie. Bardzo się cieszę, że jesteście, że nas oglądacie, śledzicie. Może nie śledzicie. No, źle się kojarzy. Źle się kojarzy. A śledźcie. Ale dziękuję Fundacji Nil Desperandum. Dziękuję wszystkim patronom na Patronite, którzy wspierają wszystkie działania. Dziękuję też ludziom, którzy obserwują kanał Arkadia. Śledzicie i uczycie się i wyciągać różne rzeczy odnośnie rapowania. Ja przygotowuję kawałek, tam gdzieś w którymś odcinku było, przygotowuję kawałek, który będę chciał dać gościowi, żeby zobaczył, czy to ma ręce i nogi. Jeszcze nie widziałem tego, tak to próbuję, czekamy. No, mniejsza z tym. Dzisiaj pogadamy o tym, oglądałeś bajki, jak byłeś małym dzieckiem? Pewnie, no kojarzysz Son Gokana na przykład, okay. Dragon Ball, ale to jak byłeś mały, tak. Pamiętasz jak byłeś mały, jaką bajkę oglądałeś? Chyba Krecik, to okay. Był za tamtych czasów był Krecik. Reksio. Reksio jeszcze był, tak. Pamiętam jak trochę się starszy robiłem, to pojawił się Franklin i to jest coś, co też teraz lubię ze swoimi dzieciakami, książeczek Żubik. Franklina. Tak. Mnóstwo, pamiętam była taka tradycja, jak jeździliśmy na wydarzenia, jak Filip był mały, to zawsze na stacji zgarniałem jeszcze Franklina jakiegoś i stąd zebrało się tych Franklinów mnóstwo. Ale on jest właśnie czymś takim środkiem, ten Franklin. Ale mamy gadać o tym, czy bajki puszczać, czy nie puszczać. Jak to jest u Was też. Nie? Dokładnie. I jak u Was? Też dajcie znaka w komentarzu, jak jest u Was z bajkami. Albo jakie bajki polecacie dla 3, 4, 5-latka. Mhm. Powiem Wam, że tego Franklina to tak wziąłem, też wrzuciłem do siebie i też tak przywożę. Jakby kiedyś usłyszałem, że tak robił i mówię, też tak będę robił, nie? Jak czytasz Franklina, to spoko? Tak, Franklin no. Jest spoko, no. Też tak Franklin... czuję. Na przykład mega najbardziej podoba mi się, nie wiem czy to jest wideo też zrobione z tego jako bajka, ale chyba tak, Dzień z tatą. Kiedy oni rozkminiają, na początku żółwik chce z tatą spędzić dzień, ale na swój sposób, ale spotkał lisa ze swoim starym, nie, tatą, który spędzał czas z tatą w taki sposób, że robili różne czynności, ale pomagali innym ludziom i tak dalej, okay. I tak dalej, i tak dalej. I teraz Franklin jakby zrozumiał, o to chodzi w tej bajeczce, zrozumiał i takie pada tam hasło, które mnie wzrusza. Nieważne co robimy, najważniejsze, że robimy to razem. I to jest jakby jeden z takich odcinków, który sobie myślę, kurczę, mega spoko, bo czasami jesteś w stanie spędzić czas z dzieckiem. My też co jakiś czas robimy dzień z tatą, ale jesteś w stanie go spędzić tak, że jednak potrzebujesz wykonać jakiś obowiązek też. I teraz jak dzieciak zrozumie, że ej, fajnie, że ja z tatą to mogę zrobić, no to jest spoko i dzień jest spoko. Także Franklina też polecam. Zrobimy też o książeczkach. Jak najbardziej. Właśnie, a kiedy, powiedz mi, kiedyś czytałem, nie wiem skąd to było wzięte już teraz, ale zakodowałem to, że jeśli puszczać dzieciakom bajki, to najlepiej w środku dnia. Żeby one wstając nie miały tych bodźców, że od razu jest bajka i zasypiając nie miały od razu tych bodźców, że jest bajka. I teraz u nas jest taka zasada, że jest 20 minut, tylko moje Laura, moje Eryk, Filip je wykorzystuje na granie w FIFA, więc oni już to robią inne rzeczy. Tak, tak. Bo było takie zagrożenie, że jak każdy ma 20 minut, to w sumie oglądają godzinę, więc no, trochę przypałowo. Ale Laura z Erykiem jednak jeszcze się czasami łączą, różnie to bywa. Ale i ogólnie raczej pozwalamy im zadecydować, kiedy jest taki moment. Czasami się nie godzimy z jakiegoś powodu, że to nie teraz na przykład. Ale przeważnie jest tak, że jak wrócą z przedszkola, coś tam się chwilę pobawią, ogarną, to sobie oglądają bajkę, a później jest jeszcze popołudnie i żeby nie oglądać przed samym zaśnięciem. Czasami się tak zdarza, proste, że tak nie jesteśmy idealni, ale gdzieś w środku dnia próbujemy to osadzić. No i puszczamy, włączamy. No, ja na przykład jaram się też tym, że teraz mogę FIFA ciupnąć ze starszym synalkiem i uważam, że to jest pewna rzeczywistość, w której można więź nawiązać.
Tak samo z Laurą, na przykład mamy jedną bajkę, w którą jesteśmy razem wkręceni, nie? Mhm. Jakby oglądamy ją razem, później dyskutujemy o niej razem, coś tam. Uważam, że to mega spoko. No, czasami tak sobie myślę, że chciałbym mieć więcej czasu na oglądanie tych bajek z dziećmi, po to, żeby jeszcze bardziej wchodzić w ich świat. Nie jestem w tym rewelacyjny i dobry, ale mówię to jako coś, co bym po prostu chciał. A jak to u Was? To ja myślę, że tak, jeżeli chodzi o w ogóle oglądanie bajek, no to sami musicie zadecydować, nie? Czy chcecie puszczać, czy nie chcecie puszczać. Są te głosy, które mówią, że zabierasz dziecku dzieciństwo, jak mu nie puszcza. Tak, ale są też głosy, które mówią, żeby puszczać i to bardzo dużo i w ogóle, i żeby nie puszczać i w ogóle, ja też się tego nasłuchałem w pierwszej chwili, sobie myślę, faktycznie nie puszczajmy dziecku tych bajek, no bo to oślepiać i tak dalej, później sobie pomyślałem, a ile ja oglądam seriali albo filmów, albo czegoś i sobie myślę, kurczę, przecież to na takiej samej zasadzie działa, tylko trzeba faktycznie trochę wybiórczo to robić. Jakiś środek chyba. Jakiś środek, tak. To jest trudne, dlatego my nie oceniamy. I dziecko robi coraz większe granice, nie? Dziecko robi coraz granice większe, ja to widzę po Kubie, jak on po prostu przekracza niektóre granice. Zdarza się też tak, że oglądamy też rano, znaczy on ogląda, rano, ma tam takie 20 minut, ale ja w tym czasie mogę bardzo dużo rzeczy ogarnąć, nie? Tak. I później akurat jak się wyłącza, no to po prostu mamy jeszcze czas przed przedszkolem, żeby się pobawić, ale super jest tą rzeczą, że jak puszczam mu bajkę, no to wyobraźcie sobie, że dogaduję się z nim, nie? Jak nie dogadam się z nim wcześniej, to potem on tak próbuje to wszystko przeciągnąć, żeby oglądać jeszcze, no bo to go wciąga, nie? To tak jak nas. Puścisz jeden serial i później będziesz oglądał jeszcze nie wiadomo jak i ile. Ale jak się dogadam z nim, że oglądamy na przykład dwie bajki i po tych dwóch bajkach mówię mu, że wyłączamy i on powiedzmy, wiem, że te bajki trwają tam, nie wiem, 15 minut, wiem, że może jeszcze jedną oglądać. To daję mu to, ale mówię mu, że weź wyłącz sam telewizor, żeby dać mu tą odpowiedzialność, że on sam decyduje, nie? No i faktycznie ogląda i wyłącza, nie? Okay. I to jest, wyłącza. I to jest super sprawa, nie? Ale zauważyłem, przy oglądaniu bajek, najlepiej, tak jak wspomniałeś, bajki oglądać w połowie dnia. To też zauważyłem. Bo on już jest po przedszkolu, już jest trochę rozkręcony, wchodzi, dokręci się i później jest odpoczynek jeszcze przed zaśnięciem, nie? Więc to jest taka pora, gdzie może chyba najlepiej się ogląda, ale obserwowałem też bajki, które on ogląda. I są tam niektóre szybkie bajki, więc schodziliśmy z tonu. Na przykład oglądaliśmy Blaze'a. No i Blaze jest, ja zauważyłem, że jest fajny, bo on tam jest kilka rzeczy takich, gdzie uczą dzieci różnych informacji o przedmiotach, o liczeniu i tak dalej, ale jest mega szybki, nie? Dla mojego Kuby on był za szybki. Psi Patrol tak samo, nie? Był za szybki. Te początkowe odcinki jeszcze były ok, ale teraz już jest jakiś kosmiczny i tak dalej. No jest kurczę tak szybki, a znowu Tak, bo to jest chyba fajny weryfikator, to co mówisz, że ta szybkość w tym wszystkim, że to się szybko tak wszystko dzieje, to działa na banie, no. Jest też taka bajka o autkach. Oktonauci. Oktonauci też jest bardzo fajna, bo on dzisiaj przylatuje, na przykład oglądał bajkę i przylatuje. To jest taka ryba, która jest taka duża. Jak jest zagrożenie, to ona rośnie i się pompuje, żeby być taką dużą, żeby odstraszyć przeciwnika. Jakby uczy się, nie? Ale to są takie fajne rzeczy, które się obserwuje. Albo na przykład Krecika też lubi, nie? Halo. Albo Reksia, nie? Jakby tak bajkami tak po prostu manewrujemy, ale mam też czasem, że robię mu piąteczek, czyli piąteczek to jest takie wieczorne oglądanie razem. Pewnie. I oglądamy sobie, tak, oglądamy sobie to już tak, już jest to po popołudnie, ale już za niedługo będzie wieczór, nie? I oglądaliśmy ostatnio Pradawny ląd o dinozaurach. Kurczę. I ta bajka jest z 2016 roku w ogóle. I wyobraźcie sobie, że ona jest taka, nie jest agresywna, jest kreska, jest taka fantastyczna, że mnie razi, jest taka spokojna, pokazuje relacje ojciec z synem, bo nie będę wam opowiadał, nie? Albo dobra, opowiem wam, gdzie syn leci na ratunek ojcu, pomimo tego, że ojciec był bohaterem, bo to jest Diplodok, był bohaterem, uratował całe stado, to jednak wpadł w tarapaty, nie? I młody zbiera ekipę swoją. Żeby uratować. Tak, kurczę, mają tam różne... Fajny kontekst. Bardzo fajna sprawa. Zaraz nie? zapiszę w telefonie. I żeśmy to oglądali i naprawdę to mu wchodzi. I nawet później jest takie coś, że on do mnie przychodzi i mówi, ja chcę Pradawny ląd. No to oglądamy kawałek Pradawnego lądu, nie? Tam 20 minut, 30 minut oglądamy, nie? To też jest taka bariera czasowa. Bo wiem, że jak przekroczę barierę czasową, że oglądnie 40 minut, to potem on już jest tak wciągnięty,
że on już po prostu nie chce z tego wyjść. Mhm. Nie? Jest tak zmanipulowany w ogóle ekranem, że on nie chce z tego wyjść. I mieliśmy takie coś odnośnie wieczora, tak się trochę rozgadałem, ale jakby ciągnę myśl cały czas. Mieliśmy raz taki plan, bo jak oglądamy mecze, to czasem wieczorem oglądamy mecze i on zasypia, bo go nudzą. Mhm. Ale ostatnio mówię, a to chodź, oglądniemy Planetę Ziemię. I to jest genialny po prostu film. Jak nie oglądaliście, oglądnijcie. Mhm. To jest o zwierzętach, o planecie w ogóle. Ale są zdjęcia, po prostu ujęcia są fantastyczne. Ja myślałem, że on się znudzi tym, nie? Ale jak on zaczął widzieć te wszystkie rafy koralowe, Amazonie, zwierzęta i tak dalej, gość nam siedział, nie chciał po prostu się od tego odłączyć. Popełniłem błąd, którego już nie popełnię. I tego nie polecam. Nie, to nie polecam. Wieczornych oglądań po prostu jeszcze czegoś fajnego nie polecam, nie? Że to jest... Nie. No i gość nam poszedł bardzo późno spać, bo był tak naładowany, nie? Że nie chciał się odłączyć. Nie? Tak. U nas jeszcze ostatnio ta Psia Akademia jest coś takiego, Laura to ogląda. Tam psiaki różne wyzwania podejmują i tak dalej. Też jest to ciekawe. Zawsze się zastanawiałem, czy to jest spoko, że te psiaki gadają. No. To już są psy, które gadają. A tam się ptaczy jakiś świat. Myślę, że dla dziecka jakiś świat fantastyczny, w który on wchodzi, bajkowy, jest czymś normalnym. Dopóki nie czeka, aż pies zacznie gadać, no to jest... No tak, bo tak to Wigilia, słuchaj, cały czas, 2-4 na dobę, cały rok w ogóle i petarda. Czyjesz, kupujesz psa dzieciakowi, a ten, czemu on nie mówi? Czemu on nie mówi? No to wtedy bym zastanowił się, czy oglądać te bajki. To już trzeba zastopować wtedy, no. Dokładnie. No słuchaj, dobra, chyba znowu podgryźliśmy to w jakimś kierunku. Chyba ten środek dnia i to nieprzekroczenie czasu jest ważne. Czasami proste popcorn i wieczorne wspólne, proste, że tak. Też mieliśmy etapy, w których myśleliśmy, że nie chcemy puszczać na początku. Pamiętam jeszcze, jak był tylko Filip, żeby jak najpóźniej zaczął oglądać. To wszystko też przez to gdzieś tam przechodziliśmy. A od dłuższego czasu ja próbuję szukać jakiegoś środka w tym wszystkim. Nie jesteśmy w stanie od wszystkiego naszych dzieciaków odciąć. Też tak. Muszą mieć o czym porozmawiać. Na przykład mój teraz Filip próbuje oglądać dużo piłki nożnej, oglądać meczy, o tym rozmawia, wymienia się kartami, już jest gdzieś tam trochę na dalszym etapie. No i ja jako tata jestem tym zafascynowany, chociaż czasami mnie to już też męczy, że tego tematu jest aż tak dużo, nie? Natomiast jakby to jest naszą rolą, żeby dać jakoś wsparcie i być w tym świecie i bajkowym, i piłkarskim, i na różnych etapach. Różnym świecie, więc ja tego szukam, środka. Znajdźmy dobry środek i dobre bajki. Wiem, jak to brzmi, my nie znajdujemy go często. Nie, tak, szukamy. Zresztą jak słyszycie, to czasem przeginamy, czasem walczymy. Samo życie. Czasem bajki rano. Samo życie. To jest samo życie. Na przykład pomógł mi jeszcze, bajki pomogły mi w długiej trasie, kiedy jechaliśmy przez nockę na wakacje. Dzieciaki wstały rano, zatrzymaliśmy się na postój, coś tam ogarnęliśmy, a później jeszcze oglądały długą bajkę i były 2 godzinki na to, że mogliśmy na miejsce dojechać, a podróż już była trudna. Więc ratują po prostu, tak. Czasami ratują. I tak sobie myślę już ostatnie zdanie, jak sobie ludzie dawniej radzili, jak tych bajek nie było. Nie było. Wiemy, że były inne czasy, było trudniej i tak dalej. Inne było też wychowanie, bardziej surowe mam wrażenie, ale jak oni sobie radzili, to mnie zastanawia, kiedy my czasami na tym telefonie, nawet w restauracji, kiedy potrzebujesz coś zjeść, kiedy, żeby był spokój, jest afera z różnych stron, włączysz te 10 minut, żeby móc to spokojnie zrobić. Mam takie momenty, choć nie uważam, żeby to było najlepsze, ale ratuje. Czasami ta bajka po prostu ratuje. Tak. Przyszedł mi pomysł na nowy odcinek. No. No bo też jeździ do nastolatków. Mhm. Ja jeżdżę do nastolatków. Można pogadać o komórkach. Skąd im się to bierze tak naprawdę? Mhm. Czy to oni sami na to wpadają? Mhm. No. Dobra. Pogadamy. Pogadamy, będą gadali. Pozdrawiamy serdecznie. Pogadamy, będą gadali. Ładnie powiedziane. Pozdrawiamy serdecznie, pozdrawiamy wszystkich. Pozdrawiamy Fundację Nil Desperandum. Pozdrawiamy nasze rodziny, pozdrawiamy Was i pozdrawiamy w ogóle cały świat. Trzymajcie się.